płci. No i trochę inne ubarwienie. Impreza Świętokrzyskie Spotkania z Przyrodą to impreza dwudniowa. Zaczęła się w dniu 27 lipca. Zaczęliśmy wernisażem fotografii przyrodniczej pana Jacka Żbikowskiego, a później odbył się przegląd filmów przyrodniczych twórców związanych z regionem świętokrzyskim. Także mogliśmy zobaczyć filmy na temat ptaków drapieżnych Parku Kozienickiego. Na temat, był film bardzo ciekawy o okolicach Bałtowa. Kilka filmów ornitologicznych, jeden film speleologiczny o eksploracji jaskiń w Czarnogórze, ale nakręcony przez członkinię Świętokrzyskiego Speleoklubu, także też twórczyni związana jak najbardziej z regionem świętokrzyskim. Natomiast w dniu dzisiejszym od godziny 9.30 trwają warsztaty terenowe w Dolinie Rzeki Lubrzanki. Ja myślę, że to jest impreza dla wszystkich tak naprawdę zainteresowanych choć trochę taką tematyką przyrodniczą, bo podczas przeglądu filmów widzieliśmy zarówno filmy o ornitologiczne, o ptakach, jak też filmy takie krajoznawcze, tak jakby ten na temat okolic Bałtowa. Fotografie cieszą oko chyba nie tylko ornitologów, także myślę, że tutaj wszyscy, absolutnie wszyscy są mile widziani. Cóż, zalew Staw w Ciekotach, może tak nazwijmy to, jest tworem sztucznym, natomiast przyroda nie zna ograniczeń i nawet w takich sztucznie stworzonych przez człowieka miejscach możemy spotkać naturalną przyrodę i właśnie o tym, jak ona wygląda, jakie zachodzą w niej zmiany i czym są spowodowane, chcieliśmy pokazać w naturze. Tu właśnie, w tym miejscu gminy Masłów, mamy okazję z jednej strony zobaczyć przyrodę gór, z drugiej strony, dzięki też wpływowi człowieka, ta przyroda gór styka się z innymi formami, powiedzmy, nizinnymi. I to powoduje, że jest tu taki kompleks, taka mozaika bardzo dużej różnorodności. No, nie ukrywam, że te nasze spotkania mają też taki cel edukacyjny. Chcemy pokazać, jak prostymi środkami, pewnymi formami zmian zachowania, możemy wpłynąć na to w sposób bardzo, bardzo silny. Powinniśmy pamiętać o tym, że przede wszystkim śmiecenie i wpływanie na żyzność siedliska poprzez pozostawianie najróżniejszego rodzaju odpadków najsilniej wpływa na zmiany w siedlisku i tego powinniśmy unikać. Tu przed chwilą rozmawialiśmy właśnie o wpływie wędkarzy na zbiorniki wodne, ponieważ zawartość substancji odżywczych w wodzie to jest podstawowy warunek zachowania siedlisk wodnych. I tu przed chwilą znaleźliśmy kilka opakowań po zanęcie wędkarskiej, 3-kilogramowych. I próbowałem wytłumaczyć właśnie uczestnikom, że 3 kilogramy substancji organicznej wrzucone do takiej wspaniałej, czystej wody w perspektywie lat spowoduje, że już taką czystą, piękną wodą nie będzie.